przyjemnością i dużą satysfakcją witam po raz wtóry w naszym uniwersytecie pana profesora Frankla, twórcę trzeciego kierunku w psychoterapii wiedeńskiej. Myśl tej szkoły wnika coraz bardziej w krajobraz psychoterapii polskiej i światowej. Myśl ta rozwija się i tworzy. Czasem wydaje się zbyt wolno w stosunku do znaczenia, jakie nam proponuje w dziedzinie rozumienia człowieka, w dziedzinie otwierania przed nami horyzontów przyszłości, takiej zdrowej ekologii, która ma i może ocalić współczesnych ludzi, którzy coraz bardziej gubią się w dezorientacji, w odpowiedzi na pytanie skąd, po co i dokąd. Herr Professor Frankl, herzlich willkommen hier bei uns in Wien an der Katholischen Universität. Die Logotherapie ist eine psychiatrische Theorie und Praxis. Logoterapia to psychiatryczna teoria i praktyka. Profesor Viktor Frankl był dwa razy na kulu, 1985 i 1994, w tym ważnym takim wydarzeniu otrzymania doktoratu honoris causa. Ksiądz był gospodarzem. Pamiętam to słynne spotkanie z 1985 roku, mianowicie wkład Frankla na auli, duża rzeczywiście sala, tłumy ludzi. Pierwszy raz widziałam taką osobistość, sławę światową i nagle właśnie ja znajduję się na takim wykładzie. Szczęście i przywilej, że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu i wykładzie i później spacerze po kulu. Dwóch ludzi, profesor Frankl i profesor Popielski, na wielkiej scenie, na kulu, na dużej auli. Aula wypchana po prostu po brzegi. Profesor Frankl przyjechał samochodem z Warszawy, już na lotnisku w Warszawie witali go studenci. Brani byli, pamiętam, w takie te czapki studenckie, mieli takie transparenty witającego. I profesor wylądował, no i samochodem został przewieziony do Lublina. No i tak od razu, jakby niemalże z marszu, wygłosił taki wykład inauguracyjny. Denn ich erinnere mich an ein Wort eines deutschen Dichters, Christian Morgenstern, der gesagt hat, dort, wo ich verstanden werde, dort ist mein Vaterland. Bo przypominam sobie powiedzenie pewnego niemieckiego poety, Christiana Morgenstern'a, który powiedział, że tam, gdzie mnie się rozumie, tam jestem u siebie. O Franklu sporo już wiedziałem i czytałem wcześniej, ponieważ problematyka, którą się zajmował, bardzo mnie interesowała. Nawet jego przemyślenia i efekty jego badań naukowych wspomagały mnie w mojej pracy, nazwijmy to duszpasterskiej, czy tej jakiejś tam publicystycznej. Ale zapamiętałem jedne znaczące słowa, bo wtedy ten cały wykład tłumaczył ksiądz profesor Kądziela. I profesor Viktor Emil, tak? Viktor Emil Frankl powiedział bardzo znamienne słowa, mianowicie, że ma licznych uczniów, ale wśród grona swoich uczniów ma dwóch bardzo wybitnych. Pierwszym tym wybitnym uczniem jest tutaj siedzący obok ksiądz profesor Kazimierz Popielski. Gdzie byli bardzo zaciekawieni nie tylko z psychologii, bo z innych kierunków przyszli spotkać się, zobaczyć z człowiekiem, który już był wielkim autorytetem i taką legendą psychologii, tej psychologii egzystencjalnej. Więc myślę, że to była taka atmosfera z jednej strony podniosła, ale z drugiej strony bardzo taka swobodna.
prawdopodobnie dzięki też zachowaniu i dzięki też temu, w jaki sposób się kontaktował z publicznością, nie tylko w auli w czasie wykładu, ale i na korytarzu. A swoboda, z jaką tych dwóch ludzi, wielkich ludzi sobie rozmawiało, ten wykład dla mnie był takim wzorem wykładów. Bardzo dobitnie, jasno, klarownie mówił. Było to dla nas też takim nowym doświadczeniem, że można tak prostym językiem, w tak klarowny sposób mówić o tak głębokich i ważnych psychologicznie rzeczach. Do dnia dzisiejszego ten wykład pamiętam. Do dnia dzisiejszego pamiętam rysunki, które tworzył wtedy na tablicy. To było ważne takie doświadczenie, które myślę, że miało istotny wpływ później na to, co ja w tej psychologii chciałem robić. To nie było dla mnie zaskoczeniem, że nasze środowisko naukowe, naszych psychologów, ksiądz profesor Popielski, ale także, jak pamiętam, wówczas dziekan Biela, tak, i inni wystąpili z tym wnioskiem, żeby w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nadać profesorowi Franklowi tytuł doktora honoris causa. I wtedy już w 1994 roku to profesor Frankl mówił publicznie i bez żadnego cienia wątpliwości, że ksiądz profesor Popielski jest współautorem logoterapii i współtwórcą tego kierunku. Tak, bo profesor Frank przecież powiedział, że ty mówisz, że jestem twórcą logoterapii, a ja ci powiem, że ty jesteś współtwórcą logoterapii. Doktorat honoris causa przydzielony tej czy innej osobie, to nie jest to samo. To był rzeczywiście człowiek zasługujący na takie odznaczenie. Mówi się, że jeśli chodzi o doktoraty honorowe, to jest tak, że ten, który otrzymuje doktorat honorowy, uwzniaśla Uniwersytet albo upokarza. Als solche ist es hier unmöglich, zwischen dieser Welt und einer anderen Welt zu unterscheiden. Dlatego bleibt für jeden auf jeden Patienten. Że logoterapia da się zastosować w stosunku do każdego pacjenta. Den religiösen genauso wie den irreligiösen. W stosunku do religijnego, jak i niereligijnego. Właśnie logoterapia jest tym podejściem, którym można zastosować z powodzeniem do pracy z ludźmi z najróżniejszych kultur, z najróżniejszych religii, i to im pomaga i to się nadaje. Po prostu to jest żywe, to żyje, to jest aktualne wciąż i uniwersalne. Logoterapia pozwala człowiekowi jakby dojść do pewnego poziomu, tak, do którego sam nie jest w stanie dojść. Tak? Czyli w pewien sposób logoterapia, tak jak patrzę na psychologów, oni w pewnym momencie zderzają się z tymi tematami, sensem życia. To tak jak praktyk, tak? Mhm. Psycholog. Nagle tam w hospicjum czy gdzieś, gdziekolwiek nie pracuje, styka się z tym, natomiast czasami nie umie tego podnieść nawet po dobrej szkole psychoterapeutycznej, bo ona nie wchodziła na ten przestrzeń. Sens decyduje o naszej kondycji psychicznej. Te problemy depresyjne, suicidalne, dokładnie tak, i tak dalej narastają i trzeba szukać ratunku. I stąd trzeba oddać tutaj chwałę tym psychologom i psychiatrom, którzy nawiązują do myśli profesora Frankla i próbują znaleźć jakieś środki zaradcze. Wenn er jahrelang auf einer psychoanalytischen Couch liegt, oder wenn er in einem rein mechanistischen Sinne in seinem Behavior modifiziert wird, wenn ein solcher Mensch sich selbst verstehen, zu verstehen, indoktriniert wird als ein Mechanismus, dann soll man sich nicht wundern, dass eine solche, das mechanische vergötzende Psychotherapie den Patienten immer mehr in ein Wesen ohne Freiheit und Verantwortung umwandelt. Jeśli ktoś przez dłuższy okres czasu na kanapie psychoterapeuty i we wszelkich innych zabiegach psychoterapeutycznych bywa indoktrynowany, że jest jedynie mechanizmem, to wtedy po pewnym czasie ten człowiek
rzeczywiście przybiera postać takiego mechanizmu i tak się zachowuje. Trzeba pamiętać o tym, że logoterapia to było takie niechciane dziecko naukowców, naukowych psychologów, akademickich psychologów i dużej części psychoterapeutów. Jalom, jeden z takich najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów, w jednej ze swoich książek napisał, że Frankl i jego idee to są najbardziej niedocenione idee w psychologii i w psychoterapii. Ludzie mieli potrzebę o tym rozmawiać, mieli potrzebę jakby właśnie zagłębiać się w tę przestrzeń, natomiast nie mieli jakby wcześniej styczności bezpośredniej z autorytetem takim jak ksiądz Popielski. O istnieniu księdza Popielskiego dowiedziałem się podczas moich studiów seminaryjnych w seminarium duchownym w Pelplinie. Mówił mi o nim m.in. ksiądz dr Sychta, a więc ten człowiek, który z jednej strony był wykładowcą psychiatrii duszpasterskiej i psychopatologii w seminarium duchownym, uczył też księdza Popielskiego. A tak prywatnie ksiądz Sychta to uczeń, a z drugiej strony także przyjaciel profesora Tadeusza Bilikiewicza. Ksiądz profesor Popielski był nami przede wszystkim też wujem, takim najbliższym, więc bardzo często towarzyszyłem mu, czy właśnie w jakichś wyjazdach również. Ja moje pierwsze wyjazdy w ogóle zagraniczne już później w czasach studenckich, no to przecież były właśnie do wuja, który na przykład przebywał w Niemczech. Spotkanie z księdzem profesorem Popielskim zaczęło się w 80. bodajże trzecim roku i trwa do dzisiejszego dnia. No, dzięki niemu skończyłem doktorat, ponieważ w pewnym momencie się tam załamałem, jakieś statystyki nie wyszły, porzuciłem to w kąt. On odczekał i zaczął dzwonić do mnie, żebym się nie poddawał. Ja to ignorowałem, zadzwonił do mojej żony. No i to już nie było przeprosin, jak już żona się w to włączyła. To dokończyłem. To widać też to ludzkie oblicze księdza profesora, takie, które wiąże się z tym, że w razie czego nie odpuszcza. Nie? W razie czego nie odpuszcza, nawet jak uczeń jego odpuszczał, to on nie odpuszczał. Profesor Kazimierz Popielski. Myślę, że to jest nie tylko nazwisko, które określa jakiegoś dumnego i pracowitego pomorzanina, a z drugiej strony i psychologa, terapeutę, dydaktyka, uczonego. Ale nazwisko Popielski to jest już dzisiaj chyba takie hasło wywoławcze, które jest synonimem pewnej szkoły, zwłaszcza powiedzmy szkoły logoterapii. Moja historia z logoterapią zaczęła się przy spotkaniu pierwszy raz w życiu mistrza księdza profesora Popielskiego. To był ten moment, kiedy tak naprawdę miałem zderzenie z logoterapią prawdziwe, dlatego że jako student pierwszego roku, to tak 2002 rok, pierwsze zajęcia i moje jakby takie wyobrażenie profesora uniwersyteckiego zostało całkowicie zniszczone. Żaden z moich profesorów, może tak się wyrażę, nie chciał mnie jako doktorantki, ponieważ temat był specyficzny, tak, niełatwy. To była trauma wśród uchodźców z Czeczenii na dokładkę i ludzie mówili, nie, ale właściwie dlaczego my o tym, to jest jakiś niszowy temat, to jest w ogóle problem, który nas nie dotyczy, jacy uchodźcy, ja musiałam każdemu tłumaczyć, kto to jest uchodźca, a dlaczego, a po co, więc absolutnie nie, bo więc byłam, można powiedzieć, załamana. I cudem, trafem trafiłam właśnie na profesora Popielskiego, który pracował właśnie na KUL-u, a mój mąż też tam pracował i się po prostu zgadali gdzieś kiedyś na egzaminach. I tak od słowa do słowa przyszło, że ja pójdę. Oczywiście bardzo się tego bałam. Pamiętam jak dzisiaj, jak bardzo się bałam pójść do księdza profesora, żeby się przedstawić i zapytać go, co o tym on sądzi. Trochę ksiądz profesor taką pułapkę zrobił na mnie, tu z moim mężem, tak żeby mnie tam wepchnąć do pokoju, gdzie on siedział i już, prawda, nie miałam wyjścia. No więc rzeczywiście tak się stało. Okazało się, że to fascynujący, ciepły człowiek, taki jak go zapamiętałam z tego pierwszego wykładu. Nic się nie zmienił. Nic się nie zmienił,
ale no wtedy mogłam go właściwie poznać, pierwszy raz z nim porozmawiać. I tak mnie ujął, że pamiętam, jak wyszłam stamtąd, to się popłakałam, że jest ktoś, kto mnie rozumie i kto chce mnie na ten doktorat i że moja praca... Tego podejmuje się prowadzenia. Tak, prowadzenia się takiej pracy, która no właśnie była niszowa, a on odważnie mówi, nie, to ciekawe jest, to trzeba to zrobić, to będzie trudne, ale damy radę i rzeczywiście się nam udało. Spotykaliśmy się w mieszkaniu też u niego. Pamiętam, był otwarty zawsze. Był otwarty. Otrzymałem też i mam w swoich zbiorach i mam kilka książek Popielskiego, między innymi książka Człowiek, pytanie otwarte i pewnie i druga książka, mianowicie ta, która Psychologia egzystencji, wartości w życiu. Mhm. Ona chyba w 2009 roku się ukazała. Też tak. O ile pamiętam. Tak. A wspominam o niej dlatego, że tam profesor Popielski wpisał mi, jak to zwykle, krótką, zwartą, lakoniczną dedykację. A dedykacja była następującej treści. Drogiemu Janowi z przyjaźnią i życzliwością. Ja myślę, że te dwie wartości, właśnie przyjaźń i życzliwość, są rzeczywiście dla Popielskiego bardzo istotne. Moim mistrzem jest ksiądz profesor Popielski, bo miałem z nim bezpośredni kontakt przez wiele lat. Ksiądz profesor zaprosił do siebie, żeby pomóc porządkować pewne rzeczy. Dostałem wtedy od niego jakieś pieniądze po to, żeby sobie kupić zupę. Ale to jest właśnie oblicze naszego księdza profesora. Tak, takie ludzkie, takie oblicze, które związane jest z tym, że był i jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Od tego się zaczęła, od sprzątania w jego pokoju w konwikcie nasza taka Maczka. Znajomość. No i później te idee, które zaczął przekazywać, tę logoterapię, którą zaczął nagłaśniać też w mojej głowie, po prostu kupiłem. Jest innowatorem na pewno, tak? On zawsze był otwarty na nowości, lubił nowości i nikomu nie zamykał drzwi, to jest bardzo ważne. Nie? Że nie pozwalał jakby, o ten taki nurt to nie, a to jakaś dziwna rzecz to też nie, tylko właśnie zawsze szukał w tym wszystkim tego, co jest dla człowieka ważne. Ogromnie się cieszę, że właściwie profesor Kazimierz Popielski dołączył do tego grona naszych pomorskich kapłanów obdarzonych tytułem doktora honoris causa. Uwielbialiśmy zawsze wuja. No oczywiście go zamęczaliśmy. Wujek potem jakby parał na łóżko, już taki zmęczony i zawsze mówił, że napływa mu, że się regeneruje i napływa mu krew do rąk. Najpierw pokazywał, że tylko trochę tutaj, tutaj. I tak jakby ten czas wygospodarowywał, żeby się rzeczywiście troszeczkę zregenerować. Profesor Popielski pokazywał mi ten świat nauki, którego ja nie znałem. Und wenn andere Forschungszentren in der Welt schon in früheren Jahren und Jahrzehnten ebenso wie Sie hier an den Menschen als Zentrum der Forschung gedacht hätten, dann wäre uns viel erspart geblieben. I gdyby w innych centrach nauki, tak jak tutaj, już dawniej zwrócono uwagę na człowieka jako istotny obiekt zainteresowany, wiele rzeczy w ostatnich latach zostałoby nam zaoszczędzonych.